Siemanko, z tej strony Raulen i witam was w pierwszym odcinku symulatora Farmy 2015, którego dziś jest premiera. Odcineczek z samego rana, mam nadzieję, że opublikuję z samego rana. I zaczynamy od pięknego menu i pokażę wam po kolei, co się zmieniło. A więc tworzymy nowy profil. Raulen. Okej. Wybieramy. Jak widzicie. Była już prezentacja, którą umieściłem na kanale, ale chciałem też w odcinku trochę pogadać odnośnie zmian w grze, a jest ich sporo. Zacznijmy od tego, że w tle widać sad, jabłuszka, tak. Tutaj widać traktorek sadowniczy i opryskiwacz sadowniczy. Widać zwierzątka, tak. Tutaj, jak widać, zniknął tryb kariery, za to jest samouczek. Samouczek jest jakby trochę takim pochodnym od kariery, która swego czasu, bo tam rok tej kariery był takim rodzajem samouczka, właśnie zostało to zmienione po prostu w samouczek. W dodatku tam wprowadza informacje o sadzie, jak się nim opiekować i tak dalej, bo to jest wielka nowość w grze. Natomiast zostawiliśmy samą grę swobodną, która nie narzuca konkretnych rzeczy, co ma robić gracz, tak? Więc bierzemy tą grę swobodną i mamy dwie krainy, Alpy i Europę Środkową. W poprzedniej części mieliśmy tylko Francję, tak? Tutaj mamy dwie mapki. Mnie, szczerze mówiąc, bardziej podobają się Alpy i to je wybiorę. A jeśli będziecie chcieli, mogę wam zaprezentować także Europę Środkową. Także wybieramy Alpy. Gra nam się szybciutko ładuje. Już mamy pięknie załadowane wszystko. To jest nasza farma. Jak widzicie, tutaj jest taki mały placek na maszyny, które możemy tutaj parkować, trzymać i tak dalej, tak? Wiata na pojazdy. Pozwala na przechowywanie pojazdów. Posiada trzy wersje różniące się wielkością. Tak, kolejna nowość. Można rozbudowywać rozbudowywać przeróżne rzeczy. Mogę wam pokazać od razu, jakie rzeczy się rozbudowuje. Budynki, tak? Wiata na pojazdy. Domowa stacja paliw, przydomowy warsztat, rafineria paliw płynnych, zagroda dla rogacizny, obora dla krów, zagroda dla ptactwa i stajnia. Te rzeczy możemy rozbudowywać, każda rzecz ma jakiś tam swój poziom rozbudowy. Na przykład niektóre rzeczy nie posiadamy od początku w ogóle, tak? Domowej stacji paliw czy warsztatu nie posiadamy. Musimy sobie pierwszą wersję zakupić, tak? Co tu się rzuca w oczy? Myślę, że modele są lepsze aniżeli w 14, zwłaszcza te licencjonowane. Nielicencjonowane są takie sobie, to nie ma co ukrywać. Jedne nielicencjonowane są w miarę, drugie to w ogóle tragedia. To przyznajemy się bez bicia. Tu jest taki Xena siewnik, tak? Tutaj Friedel. Tych licencji na razie jest mało, bo tylko 4, ale są rozmowy z 10 producentami, także w najbliższym czasie może się tego sporo pojawić, ale myślę, że jak będą mody, to też to tak nie będzie grało tak dużej roli, chociaż doda klimaciku w grze. Okej, więc co tu mamy jeszcze? Tutaj taki placek, możemy sobie odpocząć, tak. I tutaj w lewym dolnym rogu, jak widzicie, mam wersję 1.0.0.3, ponieważ gra jest bardzo update'owana, aktualizowana. W związku z tym mamy po prostu taki pokaz wersji, którą obecnie mamy, a ja mam jeszcze kanał aktualizacyjny beta, więc pokazuje mi to po prostu, jak tam się sprawy mają, co to za wersja obecnie. Jeśli będziecie chcieli, mogę wam przygotowywać taki przegląd aktualizacji. Z każdą aktualizacją po prostu będzie opis najważniejszych rzeczy, co tam się zmieniło, prezentacja na filmie. W sumie fajny pomysł na serię dodatkową, prócz takiego standardowego let's playa. Także piszcie, co sądzicie, czy chcielibyście takie przedstawienie aktualizacji, a będzie ich naprawdę sporo. Tutaj mamy oborę dla krów. Trzy wersje, podstawowa i dwa ulepszenia do kupienia. Tak, jedna krówka tu sobie leży. Super. Przyznam szczerze, że niektórych budynków sam jeszcze nie ogarniam, bo to wymaga sporo czasu, a bardziej zajmowałem się testami wszelakich błędów, aniżeli
takimi różnymi, wiecie, jak takimi rzeczami jak budynki. Graficznie, jak widzicie, jest naprawdę spora poprawa w stosunku do 14, ale to jeszcze nie koniec. Będzie jeszcze sporo zmian pod tym względem. Tutaj mamy stajnię dla koni, tak. Nie mamy żadnych koników, można je się potem nie zaopatrzyć. Ogólnie zwierzaczków mamy 6 rodzajów, jeśli się nie mylę. Krowy, kaczki, kury, konie, kozy i owce. Tak, takie mamy zwierzaczki w grze. Co tu jeszcze mamy? Tu jest zagroda dla owiec i kóz. Tak, okej. Okay. Co by wam tu jeszcze pokazać? Tutaj mamy zbiornik na zielonkę. Tutaj na różne takie obornikowe sprawy. Tak, super. To co, może przejdziemy do sedna i tego, co jest, że tak powiem, marketingowo rozpowszechnione, czyli fizyka gleby. Tak, czas ją zaprezentować. Ostrzegam od razu, że fizyka gleby nie jest jeszcze skończona. Po prostu widać, co prawda, super orkę i w ogóle, ale jeszcze nie ma konkretnych animacji przy tym. Nie, brak, trzeba dorobić bruzdę. I co jeszcze? I trzeba zrobić, żeby traktor bardziej realnie się zachowywał na tej, wiecie, tym zaoranym polu. Wiecie, o co chodzi. Tutaj widzicie, mamy nowe komputery. Trochę odświeżone, mi się wydaje, że super to teraz wygląda. Tak dużo realniej niż przedtem, a już wtedy to była świetna sprawa. HUD nowy, jak widzicie, niektórzy pewnie powiedzą, że zgapiony troszkę od farminga. Może i tak, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest tu w ogóle jakaś szansa na coś innego, bo ten interfejs 14 był skrytykowany trochę. A postanowiliśmy w takim razie wykorzystać że FS ma tam całkiem fajne to. I zrobić to po swojemu, że tak powiem. Pługi, jak widzicie, są trochę gorzej wykonane. To mówiłem, jedne maszyny będą lepiej wykonane, drugie gorzej. Mogę wam zaprezentować licencjonowane sprzęty, co prezentowałem też na tym gameplayu prezentacyjnym, który wrzuciłem bodajże 1 grudnia. Także jak coś, to tam zapraszam. Postaram się w opisie filmu umieścić link do tego, jak nie zapomnę. Więc co, może pokażę wam, jak wygląda ta niesamowita orka, która jeszcze nie jest do końca niesamowita, ale będzie niesamowita. Użyjemy sobie. Jak widzicie, tutaj sporo brakuje jeszcze. Jest troszkę problem z doczytywaniem szczegółów, nad czym też ekipa sporo grzebie, bo, że tak powiem, to jest taka duża bolączka tej gry. I po ulepszeniu tej orki też będzie trochę to inaczej. Na razie to taka trochę improwizacja. Ale jeszcze będzie to przyciskane, żeby to wyglądało lepiej. Tak, jak widzicie, wygląda orka. Tak. Jak widzicie, całkiem fajnie to wygląda. Jest to 3D i tak dalej. To nie jest taka, wiecie, całkowicie zwykła tekstura. Brakuje tej bruzdy, tak, to też będzie nagarniane. Wiem, że sporo mówię, że będzie robione dopiero, niestety po prostu czas nas trochę gonił, tak, bo jestem w playwayu, że tak powiem. Czas nas gonił i po prostu niektóre rzeczy wymagały improwizacji, ale będzie lepiej, gra będzie naprawdę sporo aktualizowana. Także tylko czekać i te aktualizacje mogę wam przedstawiać, jak tylko będziecie chcieli. I wsiądziemy sobie do kabiny. Jestem ciekaw, co sądzicie o tej grze, bo spotykałem się z różnymi opiniami. Wiem, że było całkiem sporo fajnych opinii, takich właśnie, że to polski producent wreszcie, że coś zmienia się na lepsze. Ciekaw jestem, jak wy na to reagujecie, zareagujecie. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, czy graliście już, czy chcecie zagrać. Ja postaram się, żeby odcinków
było całkiem sporo, bo myślę, że warto grę promować i pokazywać jej największe atuty. Okej. Czy coś jeszcze mogę powiedzieć? Szczerze mówiąc, nie wiem, bo dużo się nagadałem już na tym gameplayu pokazałem. Mogę wam pokazać wnętrze traktora, tak? Bo jak na maszynę nielicencjonowaną, to myślę, że całkiem fajnie to wygląda, zobaczcie. Zegary pięknie się ruszają, tak? Siedzenie dodatkowe. Pedały całkiem nieźle wykonane, tutaj kokpit. Myślę, że nie jest źle, tutaj komputerek. Także myślę, że mogło być gorzej w środku, jak na nielicencjonowaną maszynę. A mogą dojść niedługo licencjonowane, także te modele będą też już jeszcze szczegółowsze, zwłaszcza z zewnątrz, bo z zewnątrz pozostawiają wiele do życzenia. Jeśli macie jakieś konkretne... Kurczę, wysiadłem. Jeśli macie jakieś konkretne uwagi, krytykę, cokolwiek, piszcie w komentarzach. Chętnie podyskutuję z wami, podpowiadam i tak dalej, bo nie jestem ciekaw, co sądzicie. Niedługo powinno wystartować też oficjalne forum gry. Trochę tam się sprawy pokomplikowały, ale powinno niedługo wystartować. W związku z czym też będzie ta komunikacja z graczami łatwiejsza. Będziecie mogli tam bezpośrednio zgłaszać błędy, prosić o pomoc i tak dalej. My tam będziemy starać się bieżąco wszystko notować, odpowiadać. W związku z czym, wiecie, będziecie mieli pełne wsparcie. No, ciśniesz. Okej. Czy coś jeszcze mogę powiedzieć? Ups, zjechałem troszkę. Czy coś jeszcze mogę powiedzieć? Kiedy modding? Moddingu obecnie nie ma w standardzie. Modding dojdzie najprawdopodobniej druga połowa grudnia. Druga połowa grudnia, Multic, w momencie, gdy to nagrywam, prezentuję, jeszcze nie jest w grze dostępny, jak widzieliście w menu, ale będzie dostępny. Wy to oglądacie 5 grudnia, dzień premiery SFA 2015, jest to piątek, natomiast Multi powinien być, pojawić się około, muszę aż zobaczyć, około 9, 10, 11 grudnia, tak, gdzieś w tym przedziale czasowym, ponieważ trwają jeszcze spore testy, bo nie chcemy, żeby był niedopracowany, a tam sporo wymaga jeszcze do obejrzenia, że tak powiem dziwnie, sporo rzeczy wymaga takiego, wiecie, dopicowania. Pokazałem orkę. Czy coś jeszcze mogę pokazać? Tak na szybko. Sadu wam od razu nie pokażę, bo tam to wymaga sporo przygotowań. Wiecie, muszę kupić pole, przerobić je na sad i tak dalej. Ulepszona umiejętność oracz i kierowca. O co w tym chodzi? Jest wprowadzony system EXPA. Macie w karcie informacje. I rosną automatycznie podczas wykonywania konkretnych prac. Im wyższy poziom umiejętności, tym łatwiejsza i bardziej efektywna praca. Czy ma to rzeczywisty wpływ... O kurczę, odczepiłem pługi. Czy ma to rzeczywisty wpływ? On nie jest tak, aż tak widoczny, bo sprawa jest taka, że to on dosyć szybko rośnie, ale też dużo tych poziomów, wiesz, czyli nie ma takiego ogromnego skoku, ale zobaczycie w przyszłości, że to naprawdę sporo daje. Dobra. Nie wiem, czy mam na kultywator na farmie, czy muszę jakiś zakupić, bo nie wiem, czy jest dodany na start, czy to jakoś nie umknęło. Zaraz sprawdzimy. Jak jest kultywator, to wam pokażę od razu kultywację. Tak. Okej. Jedziemy. Tutaj mamy magazyn. Tak. Na różne takie, wiecie. Różne takie rzeczy. Typu nawozy, nasiona i tak dalej. W ogóle, jak widzicie, fajna muzyczka nam gra w tle. I to nie jest bynajmniej muzyka podczas montowania,
Tylko muzyka specjalnie skomponowana dla gry. Tak. Niestety nie mamy. Czego my nie mamy? Nie mamy. Kultywatora. W związku z czym nie mam żadnego pojęcia, ile on kosztuje. A do sklepu jest strasznie daleko. I nie wiem, co teraz zrobić. Wiem. Pokażę wam coś amazing. Mechanika. Nie, pracownicy. Spulchnij. Zaorany teren 15%. Podejrzewam, że on może trochę zgłupieć. Ups, bałem się, że mi grę wywaliło. Dobra, podskoczymy do niego. I on ciśnie niestety nie od tej strony, od której bym chciał, żeby cisnął. I tu jest cały problem. Niestety. Ale pokażę wam, że to działa. Tak, działa. Widzicie? Jeździ sobie pracownik. Jeździ sobie pracownik pięknie. Kultywuje. Wow. Kultywator pięknie pracuje. Trochę jest umochlany, że tak się wyrażę. Ubrudzony, że gdzieś już był w terenie, coś robił. Widzicie, pracownik pięknie sobie pracuje. I wreszcie go widać. Dużo osób narzekało, że w 14 tego nie było widać, że on był niewidoczny, że to była fuszerka trochę i tak dalej. No to macie teraz pracownika, pięknie sobie pracuje. I szczerze mówiąc, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Tutaj zobaczycie, możecie zobaczyć jeszcze, jak jedzie po tej orce. Tak jak widzicie, ciągnik niewiele sobie obecnie z tego robi, ale to na pewno będzie zmienione. Po prostu orka będzie jeszcze mega przebudowana przy wprowadzeniu silnika taselacji. To będzie wow, potem już to ogarniemy. Więc warto czekać i będę w miarę prezentował na Let's Playu. Ewentualnie właśnie chciałbym ogarnąć taką serię z prezentacją wiecie, najważniejszych zmian. Piszcie, czy bylibyście chętni, bo dla mnie to nie byłby żaden problem. Chętnie bym się czymś takim zajął. Tak, jedzie i nas tu rozpaprze. Okej, więc to by było chyba na tyle. Nie mam, szczerze mówiąc, nic do zaprezentowania na przyszły odcinek. Postaram się w miarę szybko nagrać i pokażę wam więcej rzeczy. Chciałbym wam, nie wiem co wam pokażę, nie wiem, pomyślę, bo chcę jeszcze, aż ekipa poprawi kilka takich ważniejszych błędów i parę rzeczy jeszcze doda. I dlatego też się wahałem, czy nagrać, czy nie nagrać, ale chciałem wam pokazać parę rzeczy. Teraz będę trochę się wstrzymywał. Wstrzymam się chwilę, aż ekipa parę rzeczy poprawi, parę rzeczy doda i wtedy ten odcinek nagram. Choć szczerze mówiąc, to na co czekam ma się pojawić jeszcze właśnie w piątek, w dniu premiery. Także możliwe, że około niedzieli będzie kolejny odcinek. Chcę więcej nagrywać SFA 15, bo chcę pomóc w promowaniu gry. Także to by było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Piszcie w komentarzach wszelakie uwagi i tak dalej, bo to jest naprawdę bardzo cenne w produkcji gry. Zwłaszcza takiej, która jest robiona przede wszystkim dla graczy, a nie dla nas. I my tu mamy teraz wyjątkowo pełen wpływ na to wszystko. Nie tak jak przedtem były cyrki, że niemieckie UIG tam grzebały i tak dalej. Gra jest zrobiona tylko przez polskie studio Playway. Także piszcie, jeszcze raz piszcie. Przy okazji komentujcie. Tak, komentujcie, piszcie. Powtarzam się w różnych formach. Lajkujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.